Piłka ręczna plażowa jest dyscypliną młodą. W ubiegłym roku w Polsce obchodziliśmy stulecie piłki ręcznej halowej. Natomiast piłka ręczna plażowa powstała w latach 90. Zaczęło się to we Włoszech, tam narodziła się piłka ręczna plażowa. Jeśli chodzi o Polskę, no, w latach 90. były jej początki. Nieśmiałe początki. W ostatnich 10-15 latach było trochę więcej tej piłki ręcznej plażowej, a ostatnie kilka lat no, nastąpił zdecydowany rozwój i postęp w piłce ręcznej plażowej w Polsce. Na czym właśnie polega? Wielu zadaje sobie pytanie, jak to możliwe grać w piłkę ręczną na piasku? Albo w piłkę ręczną plażową, bo plaża to piasek. Więc gramy na piasku. Jak można kozłować piłkę po piasku? Nie kozłuje się niestety piłki, ale można ją toczyć. Ale od początku. Jest boisko do piłki ręcznej halowej, ma wymiary 40 na 20 metrów. Na piłki ręcznej plażowej ma 27 na 12. 27 długości, 12 szerokości. 6 metrów ma pole bramkowe z jednej i drugiej strony. W piłce ręcznej halowej na boisku jest 7 zawodników, bramkarz i 6 w polu. W piłce plażowej jest 4, bramkarz i 3 zawodników w polu. To są tego typu różnice. Oczywiście w piłce ręcznej halowej mecz trwa 2 razy 30 minut, prawda? Natomiast tutaj 2 razy po 10 minut. Inaczej się kończą mecze w piłce ręcznej halowej i w piłce ręcznej halowej 2 razy po 30 minut, czyli 2 połowy. Dzisiaj w przypadku remisu mecz, zakończenie meczu następuje rzutami karnymi. Natomiast w piłce ręcznej plażowej są sety. Pierwszy set 10 minut, drugi set. Wyniki mogą być różne. Pierwszy set może się skończyć 20-0, a drugi tylko 1-0 dla drugiej drużyny i jest 1-1. Wtedy następują tak zwane shot-outy, rzuty karne, ale w takich rzutach karnych w piłce plażowej bierze udział 3 zawodników, czyli 2 zawodników z drużyny jednej, która wykonuje rzuty, bramkarz i rzucający, natomiast z przeciwnej tylko bramkarz. Jak wiecie Państwo, w halowej piłce ręcznej jest tylko zawodnik rzucający i bramkarz. Shotout polega na tym, że bramkarz wyrzuca piłkę do zawodnika atakującego i ten rzuca na bramkę przeciwnika. Oczywiście bramkarz ma prawo wybiec poza pole bramkowe, czego nie ma w piłce ręcznej halowej. Różni się piłka ręczna plażowa jeszcze innymi sprawami. Może być bramkarz zejść z boiska i za bramkarza wchodzi na boisko tak zwany wlotek. Oczywiście on jest inaczej ubrany. Ten wlotek jest zawodnikiem bardziej uprawnionym i taki zawodnik, który rzuci bramkę, jest punktowana ta bramka 2 punktami. Każdy inny rzut jest 1 punktem. Natomiast rzuty wlotka i rzuty bramkarza na bramkę przeciwnika są punktowane podwójnie, czyli 2 punktami. W piłce ręcznej halowej bramka za bramkę zdobytą jest 1 punkt. Natomiast w piłce ręcznej plażowej jest 1 punkt, natomiast za szczególne rzuty zdobywa się 2 punkty. A co to są takie szczególne rzuty? Rzut wykonany przez wlotka, czyli zawodnika, który w miejsce bramka schodzi, a w jego miejsce wchodzi zawodnik do pola, jego rzuty na bramkę przeciwnika są punktowane 2 punktami. Również rzuty szczególne atrakcyjne, czyli rzuty na przykład z obrotem o 360 stopni, jeżeli wykonuje taki rzut na bramkę przeciwnika, on jest również punktowany 2 punktami. Rzuty bramkarza bezpośrednio na bramkę przeciwnika są punktowane również za 2 punkty. Można mówić, że w Polsce od 25 lat piłka ręczna plażowa zaistniała. Ale szczególnie ostatnie lata, jakby ten rozwój następuje bardziej dynamicznie. Ma bardzo dużo walorów, jest bardzo atrakcyjna, jest łatwa, jest niskokosztowa, jest łatwa organizacyjnie. Dlaczego? Dlatego, że piasek jest nad morzem, piasek jest nad jeziorem. Wystarczy piasek
linie, które mogą być w różny sposób wykonane i bramki. Bramki są takie same jak w piłce ręcznej. Mają 2 metry wysokości, 3 metry szerokości, czyli wymiar bramek jest ten sam. Łatwiej znaleźć pole z piaskiem o wymiarach 27 na 12 metrów. To jest także łatwiej człowiekowi, który chce uprawiać sport, cokolwiek robić na piasku, niż na hali, na parkiecie, na asfalcie, na betonie. Tutaj nie ma urazów. W piłce ręcznej plażowej biorą udział zawodniczki i zawodnicy. Zawodniczki są atrakcyjnie ubrane, opalone, bardzo oczywiście regulaminowe stroje, które zachęcają do oglądania w akcji takich zawodniczek. Również w piłce ręcznej plażowej wszystkie mecze odbywają się przy muzyce, co jest bardzo ważne i dla przebiegu widowiska. Oczywiście też speaker, który prowadzi takie zawody, w sposób dość atrakcyjny przedstawia zawodników, mówi, wyjaśnia elementy gry, które dla pierwszych kibiców nie zawsze są od początku zrozumiałe. Można uprawiać ją w każdym wieku, od przedszkolaka do emeryta, ponieważ lato sprzyja takim dyscyplinom i naprawdę w piłce siatkowej, plażowej trzeba mieć siatkę, trzeba mieć słupki. Tu nie trzeba mieć, można sobie bramkę zaznaczyć, prawda, z dwóch jakichś elementów i grać w tą piłkę, mając tylko tą piłkę gumową. Jest nawet te 2 razy 10 minut, to nie jest 2 razy 30 minut, chociaż gra na piasku 10 minut daje duży efekt, prawda, wysiłku fizycznym. Ale nie bieganie po piasku ma też duże walory zdrowotne. Na pewno wielu z nas widziało na plaży trenujących różne dyscypliny sportowców, którzy obozy sportowe mają w miejscowościach nadmorskich i jednym z elementów treningu siłowego, kondycyjnego, motorycznego jest bieg po plaży. Tutaj, prawda, naturalnie bawimy się na plaży. Nie wszyscy musimy uprawiać tę dyscyplinę w sposób profesjonalny, zawodowy. Możemy się bawić rekreacyjnie, prawda, w miarę realizując reguły tej dyscypliny.